Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W ramach 20. kolejki pierwszej grupy czwartej ligi Podlesianka Katowice przy Sołtysie podejmowała dramę z Brosławice. W rundzie jesiennej lepsi okazali się ci drudzy, którzy wygrali z Podlesianką 2-1. Dla naszego zespołu była to jedyna porażka poniesiona na boisku w rozgrywkach czwartej ligi. Mecz zapowiadał się zatem bardzo interesująco, a Podlesianka chciała powiększyć swoją przewagę nad swoimi ligowymi rywalami. Zobaczmy składy obu drużyn na ten pojedynek. Podlesianka: Tomanek, Rzemła, Kopeć, Wacławski, Winiarczyk, Kurosz, Rosiński, Nowotnik, Paszek, Niesyto i Grzeszczyk. Trenerem gospodarzy jest Dawid Bremer. Drama z Brosławice: Buszka, Anklewicz, Fitz, Haugas, Liszka, Pietryga, Kuliński, Ochwat, Ptak, Jonik i Kowalczyk. Trenerem drużyny gości jest pan Dariusz Dwojak. Letnia pogoda towarzyszyła nam tego dnia w Katowicach i rozpoczynamy spotkanie Podlesianki z Dramą z Brosławice. Wacławski. Piłka do Daniela Paszka, ten ładnie przyjął. Daniele Paszek uderza na bramkę Dramy z Brosławice. Piłka przelatuje jednak wysoko nad poprzeczką. Dwie minuty później kolejny atak Podlesianki. Wymiana piłki z Danielem Paszkiem. Nowotnik, zagranie ręką zawodnika Dramy, który ukarany w tej sytuacji zostaje żółtą kartką. Przed znakomitą szansą staje Łukasz Grzeszczyk, strzela, ale przenosi piłkę i nad murem, i nad bramką Szymona Buszki. Osiemnasta minuta, Winiarczyk z rzutu rożnego wprost na głowę Sebastiana Kopcia. No znamy ten schemat, doszedł do uderzenia obrońca Podlesianki, no nie trafił jednak w światło bramki. A to minuta 19 i pierwsza groźna akcja Dramy z Brosławica, jest uderzenie na bramkę Artura Tomanka. No piłka minimalnie mija lewy słupek bramki gospodarz Wacławski. Sebastian Kopeć do Kurosza, strata teraz w ekipie Podlesianki, no i ruszają goście. Piłka trafia do Kevina Jonika, który ma naprzeciwko siebie Wacławskiego, doskakuje też Kurosz. Podanie w uliczkę, jest tam w znakomitej sytuacji Filip Kotalczyk, który wyprowadza Dramę z Brosławice na prowadzenie. 20 minuta spotkania, nieporozumienie w ekipie z Podlesia wykorzystane bez najmniejszych skrupułów przez przyjezdnych. Bez szans na jakąkolwiek interwencję Artur Tomanek. 27 minuta, Kopeć. Znakomita piłka w pole karne do Rosińskiego, ten przyjmuje, uderza na bramkę. No futbolówka przeniesiona jednak nad poprzeczką, szkoda, bo była doskonała okazja do wyrównania. Świetnie zgasił piłkę Rosa, no ale to uderzenie jednak nieudane kapitana Podlesianki. Goście mają rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, skacze tam z numerem trzecim na koszulce Adam Fitz. I sędzia wskazuje na środek boiska. Goście prowadzą w Katowicach 2-0. No wybił tą piłkę jeszcze Sebastian Kopeć, ale uczynił to już za linią bramkową. Słusznie uznany gol dla Dramy z Brosławicy. Podlesianka szukała tej pierwszej bramki, która pomogłaby tutaj nawiązać walkę. Strzela Bartosz Nowotnik, odbija to Buszka. Jeszcze powalczył Rosiński, no ale nie było więcej zagrożenia pod bramką golkipera Dramy. Czterdziesta minuta. Rosiński, piłka do Grzeszczyka, ten opanował, ale nie udało mu się zabrać w pole karne. Strata pomocnika LGKS, no i rusza Drama z szybką kontrą. Piłka na prawej stronie boiska, tu jest bardzo szybki Marek Ptak. Ptak, piłka w pole karne do Grzegorza Ochwata. Ochwat strzela! 3-0 prowadzi Drama. Podlesianka na kolanach w tej pierwszej połowie. Błyskawiczna kontra wyprowadzona przez gości. No i fantastyczny strzał zawodnika Dramy z Brosławic. Kolejny raz bez szans na interwencję Artur Tomanek. No idealnie uderzył zawodnik gości.
drugiej połowie na placu gry pojawił się najlepszy strzelec Podlesianki Jacek Jarnot, który zastąpił Mariusza Kurosza. 51. minuta. Łukasz Grzeszczyk, piłka do Przemysława Rzemły, ten dorzuca w pole karne. Jest tam Paszek, który strzela z powietrza, no ale doskonale broni Szymon Buszka. Piłka trafiła wprost w bramkarza Dramy, no i wychodzi w boisko. Godzina gry za nami, kolejny atak Podlesianki, jest Grzeszczyk, stracił jednak piłkę pomocnik LGKS-u, no i rusza Drama z Wrocławice. Na lewej jest stronie boiska jest Kevin Jonik. Kevin Jonik ścina do środka, uderza na bramkę Tomanka. No i dobra interwencja golkipera LGKS-u. No ale niezwykle groźne były te kontrataki wyprowadzone przez Dramę. 63. minuta, kolejna akcja gości. Dośrodkowanie w pole karne strzela Kevin Jonik, no ale nie udało mu się uderzyć celnie na bramkę Artura Tomanka. 69. minuta, kolejna akcja drużyny gości. Tuż przed polem karnym jest Mateusz Pietryga, który wykłada piłkę, uderzy na bramkę Artura Tomanka, ale czujnie między słupkami spisywał się bramkarz LGKS. 71. minuta, ładna akcja Podlesianki, Jarnot do Niesyto, jest Grzeszczyk, ponownie Maciej Niesyto, Pasieka, był tam Rosiński, no ale nie udało się oddać strzału na bramkę Dramy. 3. Przemysław Rzemła, piłka wrzucona w pole karne, przedłuża to Kopeć, jest Maciej Niesyto, który strzela na bramkę i w 74. minucie Podlesianka strzela pierwszą bramkę w tym meczu. No wlana nadzieja w serca kibiców Podlesianki Katowice. Sygnał do ataku daje Maciej Niesyto. No ale długo miejscowi kibice musieli czekać na pierwsze trafienie swojej drużyny. Znakomicie w polu karnym odnalazł się Maciej Niesyto. A pod drugą bramką atakuje Drama z Wrocławice. Uderzenie w kierunku bramki Artura Tomanka, przeniesione jednak nad poprzeczką. A tutaj już 79. minuta. Grzeszczyk do Wacławskiego, a ten zgrywa do Jarnota. I 2-3 w Katowicach na 11 minut przed końcem tego meczu. To zwiastowało bardzo emocjonującą końcówkę. Poczuli tutaj naprawdę szansę kibice LGKS-u, którzy głośno celebrowali tą bramkę. Znakomite rozegranie stałego fragmentu gry. Grzeszczyk do Wacławskiego, ten do Jarnota, no i Podlesianka bardzo blisko Dramy. A to już minuta 83. Marcin Rosiński przed znakomitą okazją próbował zagrać do Jacka Jarnota, ale nieczysto trafił w piłkę. No gdyby to się udało, no to mielibyśmy ogromną szansę na zdobycie tej trzeciej wyrównującej bramki. 86. minuta, kolejna piłka w pole karne. Jest tam Jarnot, był Łukasz Grzeszczyk. No nie udaje się oddać strzału. Radzą sobie goście i wybijają piłkę poza pole karne. Końcowe fragmenty, 87. minuta, kolejny wrzut piłki w pole karne. Jest Maciej Niesyto, mocne uderzenie. Doskonale broni Szymon Buszka, ale napór Podlesianki był w tych końcowych minutach bardzo, bardzo mocny. Doliczony czas gry drugiej połowy, Buszka wybija. Przegrywa głowę Winiarczyk, no i rusza na bramkę Piotr Spędek, który poradził sobie z Wacławskim. Uderzył po długim rogu i Drama strzela czwartą bramkę, która definitywnie zamyka to spotkanie. No goniła Podlesianka, starała się wyrównać, powstała z kolan, no ale na nieszczęście gospodarzy nie udało się zgarnąć nawet jednego punktu z dobrze dysponowaną Dramą z Wrocławica.
przegrywamy, ale w dalszym ciągu jesteśmy liderem pierwszej grupy czwartej ligi, mając na drugą w tabeli Dramon z Wrocławice 4 punkty przewagi. Przed nami trudne wyjazdowe spotkanie z Unią Dąbrowa Górnicza, które odbędzie się w najbliższą sobotę, ale przy takim wsparciu kibiców, którzy są z Podlesianką na dobre i na złe, aż chce się walczyć o każdy metr boiska i tak, zapewniamy, będzie w Dąbrowie Górniczej. Do zobaczenia!